Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym gościem programu jest dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pani Lucyna Wiśniewska. Witam Panią bardzo serdecznie. Oczywiście postać także związana mocno z polityką, chociaż już nie tak aktywnie, tak? Czy jeszcze aktywnie, jak ocenić to, co dzisiaj pani działa? Najpierw zacznijmy więc od polityki. Panie redaktorze, myślę, że nadal jestem osobą aktywną, chociaż w tym roku nie startuję w wyborach, więc jeżeli można to określić, że mniej aktywną niż w latach poprzednich, to może i tak. Dwa lata temu Prawica Rzeczpospolitej podpisała z PiS-em porozumienie koalicyjne, na mocy którego między innymi także to ugrupowanie, które pani reprezentuje, wystawiacie państwo swoich kandydatów na listach PiS-u. To państwa współdziałanie z Prawem i Sprawiedliwością po wcześniejszym wystąpieniu z tej partii, to dzisiejsze współdziałanie, jak to ocenić, proszę powiedzieć? Czy to jest efekt tego, że poczuliście przez te lata, że jesteście zbyt mali jako partia, zbyt słabi na to, żeby zwrócić na siebie uwagę? Jak wyborca państwa, albo także potencjalny, ma patrzeć na te państwa działania przez ostatnich kilka lat? Panie redaktorze, jest to porozumienie, niektórzy myślą, że my wróciliśmy do PiS-u. Jest to porozumienie dwóch niezależnych ugrupowań, które zdecydowały się wspólnie wystartować. Myślę, że na przestrzeni tych lat, od 2007 roku, jak my zdecydowaliśmy się wyjść z Prawa i Sprawiedliwości, sporo się zmieniło na scenie politycznej i ona wygląda w ten sposób, że doszliśmy do wniosku, że te siły po prawej stronie trzeba jednak zjednoczyć. Owszem, tak jak wszystkim wiadomo, próbowaliśmy kilka razy samodzielnie startować. Wyniki były takie, jakie były. Ludzie może oczekują, społeczeństwo oczekuje od polityków czego innego. Najwyraźniej tak, ponieważ wygrały ugrupowania, nawet biorąc pod uwagę ostatnie wybory. Ruch Palikota, prawda, których na pewno by się nikt nie spodziewał tak do końca. A jednak więc, społeczeństwo wybiera, po ponad 10% poparcia, a jednak prawda, społeczeństwo wybiera i powiem tak, no jeżeli ja byłam bardzo zaskoczona na przykład wówczas, ale jak słyszałam takie głosy, albo będzie śmiesznie, a zobaczymy, co oni zrobią. No wie pan, to świadczy no, troszkę o jakiejś może małej dojrzałości pewnej części społeczeństwa. Natomiast nasza decyzja jest taka, oba ugrupowania zachowują swoją samodzielność, niezależność, a jest decyzja do startu w wyborach właśnie pojawiają się ze wspólnej na listach. Pani dyrektor, pani mówi tutaj o albo będzie śmiesznie, taki cytat na przykład. Tak, ja to zacytowałam, bo ja to słyszałam z jednego z działaczy Ruchu Palikota, jak mnie mam, ale w 2000... Nie, to ktoś z wyborców powiedział. Któryś z wyborców, rozumiem. Tak, któryś z wyborców. W 2005 roku podobna sytuacja miała miejsce, jeśli sobie dobrze przypominam, z Samoobroną, bo wówczas wiele osób nawet otwarcie mówiło i głosowało. Głosujemy za Samoobroną, zobaczymy co będzie, prawda? Też trochę w tym stylu. Państwo wcale, jeśli chodzi o politykę, do śmiechu nie jest. To, czym państwo się kierujecie, to rzeczy poważne, jak to określić, dużo poważniejsze. My uważamy, że polityk powinien być odpowiedzialny. Powinien być odpowiedzialny za swoje działania, za działania na rzecz społeczności, która wybrała danego polityka i odpowiedzialności za nasz kraj, za społeczeństwo, za naród. Sytuacja na scenie politycznej, światowej, no wydaje się, że jest w miarę stabilna, pomijając już to, co się dzieje za wschodnią granicą, ale dwa lata temu ktoś by powiedział, że na Ukrainie takie rzeczy będą się działy. Ja myślę, że musimy mieć wszyscy świadomość, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. O wolność trzeba zabiegać, trzeba o nią dbać, trzeba pilnować, trzeba umiejętnie reprezentować nasz kraj na różnych forach międzynarodowych. To pani recepta na poprawę jakości życia politycznego. Owszem, też. Ale jaka jest, jakie szczegóły tego? Jak pani może dzisiaj przekonać, biorąc pod uwagę, pytam także w kontekście także ostatnich wyników wyborczych, które uzyskiwało pani ugrupowanie, no z nie najlepszym skutkiem, to tak delikatnie mówiąc.
No tak, ostatnie wybory były takie szczególne, ponieważ wtedy była sytuacja zupełnie wyjątkowa, bo kilka razy startowaliśmy w wyborach, nie mieliśmy żadnego problemu z zebraniem podpisów, później wystąpił pewien problem. Ja już nie chcę może wdawać się w to, bo czy to były jakieś tam celowe czyjeś działania, czy nie, nie chcę tego oceniać, ale myślę, że te hasła, które my prezentujemy od dawna, my o niżu demograficznym, panie redaktorze, mówimy od samego początku. Proszę na to zwrócić uwagę, jeżeli ktoś tylko zechce wejść, wpisać sobie w Google'ach Prawica Rzeczypospolitej, zechce prześledzić te lata naszego działania. Tam są różne nasze wystąpienia, różne stanowiska w różnych sprawach. Mówimy już od dawna o zapaści demograficznej. Jeżeli o prawach rodziny, ja rozumiem, że tolerancja jest konieczna, ale na czymżeż ta tolerancja polega? Nie może tolerancja doprowadzać do wie pan, jakiejś demobilizacji państwa z jednej strony, a z drugiej strony zupełnie upadku narodu. My na razie jesteśmy jeszcze dosyć licznym narodem, ale jeżeli sytuacja, przyrost naturalny jest obecnie ujemny, mamy właściwie 1,24 dziecka na statystyczną kobietę w wieku prokreacyjnym, podczas gdy prosta zastępowalność pokoleń wymaga 2,1 statystycznego dziecka na kobietę w wieku prokreacyjnym. Więc jeżeli tak dalej pójdzie, to my w ogóle przestaniemy się liczyć. I na scenie politycznej, jako naród, który po prostu jakiś potencjał sobą reprezentuje, jakąś siłę, dlatego że nas będzie za mało. I na to przestanie się z nami liczyć. Może zupełnie paść system emerytalny, bo nie będzie po prostu, będzie zbyt mało młodych ludzi, a niestety jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i średnia wieku wydłużyła się na przestrzeni ostatnich lat, ostatnich może już dziesiątków lat. I kto właściwie wypracuje te środki na emerytury czy renty dla tych, którym stan zdrowia nie pozwolił doczekać spokojnie do emerytury, tylko są na rencie? To jedna z wartości, którą państwo chcecie ale i prezentujecie. Oczywiście, ależ oczywiście. To jest jedna z wartości. To kolejna sprawa. Uważamy, że powinna być zachowana waluta narodowa, że nie mamy się co spieszyć do strefy euro, że na tym stracimy, że musi być umiejętnie prowadzona polityka zagraniczna, że nie możemy ciągle jak gdyby ustępować, nie możemy... Nasz rząd, politycy powinni zjednoczyć siły w takich sprawach jak Ukraina. Powinniśmy, ponad podziałami. Oczywiście, w takich sprawach powinniśmy mówić jednym głosem i jednocześnie umieć zaprezentować swoje stanowisko, czego my oczekujemy. W tej chwili ja powiem tak, że sytuacja na Ukrainie, nie wiem, w jakiś sposób chyba wymyka się powoli spod kontroli. Czy jest ktoś w stanie przewidzieć, co będzie za 2-3 miesiące na Ukrainie? No nie byliśmy w stanie na pewno przewidzieć lutego, tych wydarzeń w lutym. Nie byliśmy w stanie przewidzieć potem tej aneksji Krymu przez Rosję. Jeszcze wielu pewnie innych wydarzeń nie będziemy w stanie przewidzieć. A czy jest pani... Myślę, że Rosja ma zawsze takie wielkomocarstwowe zapędy. Mhm. Nie wiemy, jak to daleko pójdzie. Pani dyrektor, a może zejdźmy także na grunt lokalny i tutaj zapytam o koalicję Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu i o pani ocenę tejże koalicji, bo przez ostatnich kilka tygodni także w tym programie słyszałem od polityków jednej i drugiej strony, jak to sobie bróżdżą, że tak powiem, jak to już się bardzo nie lubią, mówiąc bardzo delikatnie. No a przecież koalicja trwała przez ostatnich ponad 3 lata. No dzisiaj to już jest pewnie trochę przeszkoda w tych dążeniach wyborczych do celu jednej i drugiej partii, dlatego tak łatwiej mówić o tej niechęci jednej i drugiej. Ale koalicja w mieście nadal trwa. No trwa, ale no już i poseł Suski, i starosta Śliwirczyk jednoznacznie mówią o tym, jak bardzo niechętnie na siebie patrzą. No, w starostwie, w powiecie już wiemy, że koalicji nie ma. Owszem, w powiecie koalicji nie ma.
Uważam, że to błąd. W mieście koalicja jest. Nie mnie, że tak powiem, decydować i ja tutaj nie włączam się w te działania. Praktycznie to powiem, że troszeczkę tak rzeczywiście ze względu na moje obowiązki zawodowe obecnie, budowę siedziby i konferencje, które jak gdyby z urzędu jesteśmy zobowiązani organizować. Chociażby wczoraj była tutaj duża konferencja dotycząca HIV-AIDS, dopalaczy, narkotyków i tak dalej, i tak dalej. Czyli tej polityki lokalnej trochę pani zapomniała? Tak, nie śledzę. Nie śledzi pani. Redaktorze, powiem, że nie śledzę. Naprawdę nie wiem, co mówił pan Śliwirczyk ostatnio, nie wiem, co mówił pan prezydent, czy pan poseł Marek Suski na temat tej koalicji, także trudno mi się nawet tak odnieść. Powiedziałam to, co myślę. Myślę, że nigdy nie warto palić za sobą wszystkich mostów. Jeżeli ta współpraca była niezła, to powinna być kontynuowana, ale no cóż, polityka jest polityką. Każde ugrupowanie inne metody stosuje. Mnie, powiem tak, w polityce ciągle brakuje jakiejś odpowiedzialności i szczerości. I za współpracy. Dużo gry. I za dużo tak? gry. Tak, za dużo gry jest, politycznej gry, byleby tylko się utrzymać na powierzchni. Nie, polityk powinien, tak jak powiedziałam na początku, powinien być osobą odpowiedzialną za to najbliższe otoczenie i ludzi, którzy go wybrali i za naród, za wszystko, co się dzieje. A nie ma takich na razie? I znaczy, na szczeblu państwa... nie twierdzę, że nie ma w ogóle. Ja nie twierdzę, tylko jest ich za mało. I w polityce to, co mnie na przykład razi, co mnie przeszkadza, że no, jeden próbuje niejednokrotnie drugiego jakoś tam ograć. No. Pani dyrektor, w ostatnim czasie 15 lat minęło od momencia utworzenia Stowarzyszenia Inicjatywa, którego pani była współzałożycielem. W ostatnią niedzielę obchody 15-lecia inicjatywy i na tych obchodach politycy różnych partii i różnych opcji zaprosiła pani, oni oczywiście skorzystali także z tego zaproszenia. Pokazuje pani w ten sposób, że działa ponad podziałami, po trochę jakby powyżej tych partyjnych takich zaszłości? Panie redaktorze, środowisko Inicjatywa rzeczywiście powstało 15 lat temu, w 1999 roku. Stwierdziliśmy, skończyło się województwo radomskie. Może przybliżmy sytuację, jak ona tu lokalnie wyglądała i w ogóle jak sytuacja w kraju, a szczególnie tu lokalnie. W 1998 roku skończyło się województwo radomskie. Wiele z osób, które zdecydowały się utworzyć grupę nieformalną Środowisko Inicjatywa, pracowało w urzędzie. Ja przynajmniej tam wiele osób wtedy poznałam. Były rozkręcone, że tak powiem, różne działania pożyteczne dla naszego regionu. Ja najwięcej mogę mówić tutaj o swoich działaniach, bo byłam wówczas lekarzem wojewódzkim. To był program Dializoterapia 2000, który był bardzo jakoś tak mało wykorzystany przez moich poprzedników. Mnie się wówczas udało pozyskać ileś tam sztucznych nerek. Była szansa, że w następnym roku i wielu kolegów tutaj po prostu działało podobnie. I powiem tak, szkoda nam tego wszystkiego było. Stwierdziliśmy, że warto by było, żeby jakoś skrzyknąć się i podjąć działania takie bardzo konkretne. Tu bezrobocie wtedy strasznie rosło. Wiele zakładów pracy było w upadłości. Chcieliśmy, działając właśnie to, co pan zauważył, ponad podziałami, bo docierając z jednej strony, chcieliśmy zjednoczyć ludzi, utworzyć jak gdyby koalicję wokół spraw dla naszego miasta i regionu, ponad podziałami, a z drugiej strony chodziło nam też, taką mieliśmy wtedy ideę i pierwotnie nazywaliśmy się Inicjatywa na Rzecz Jedności Prawicy, chcieliśmy jakoś zjednoczyć ludzi z szeroko rozumianej prawicy. I wówczas na scenie politycznej były główne partie Platforma Obywatelska, która rosła w siłę, Prawo i Sprawiedliwość. To był właśnie ten czas. Liga Polskich Rodzin. No i takim bardzo ważnym elementem sceny społeczno-politycznej była Solidarność.
My spotykaliśmy się z liderami wszystkich tych ugrupowań, żeby zachęcić ich do wspólnego działania. Czasem ludzie byli poobrażani o byle co na siebie, w naszym przekonaniu o byle co. Ja właściwie byłam osobą taką, ja społecznie działałam wcześniej przez wiele lat, ale byłam taką osobą, jeśli chodzi o politykę, to zupełna świeżyzna, że tak powiem. Ja może spojrzałam na to inaczej trochę niż ci, którzy polityką zajmowali się od lat. Że no przecież o takie bzdury jakieś tam to nie warto się kłócić, że trzeba podjąć wspólne działania, że trzeba pomyśleć, co warto zrobić wspólnie ponad podziałami. Przykładem są chociażby Kielce na przykład, tak blisko, prawda? Tam ludzie potrafią się dogadać ponad podziałami. I myślę, że w tych wszystkich sprawach lokalnych, gdzie możemy tutaj zrobić coś dobrego dla naszej społeczności, dla miasta, we wszystkich w ogóle dobrych sprawach, dla tej małej ojczyzny i dla tej dużej, powinny być rozmowy. Jesteśmy i powinno w miejscu się takim? W ten sposób. Siedzimy w takim miejscu? Które... Właśnie, tak. Panie redaktorze, właśnie szkoła muzyczna, ja kiedyś na spotkaniu pana świętej pamięci wiceministra Merty, gdy już ja nie byłam wtedy posłem, było skrócenie kadencji Sejmu, później ja już posłem nie byłam i było, ale no ta idea ciągle, że tak powiem, była i trzeba było zachęcić kolegów, tych, którzy zostali parlamentarzystami, żeby zechcieli po prostu jak gdyby kontynuować to. Stąd było moje skierowanie moich kroków do pana posła Czesława Czechyry i zorganizowanie spotkania. Poprosiłam pana ministra Mertę o spotkanie. Oczywiście spotkał się z nami chętnie. Był pan prezydent Andrzej Kosztowniak, był pan poseł Czechyra, byłam ja i pan dyrektor jeszcze poprzedni szkoły muzycznej. I dyrektor Kaczmarek bodajże, dyrektor Wydziału Inwestycji, no bo wiadomo, inwestycja duża. I moje takie słowa były skierowane do pana ministra. Panie ministrze, ma pan przed sobą koalicję na rzecz budowy szkoły muzycznej w Radomiu. Minister się śmieje. Ja mówię, no tak, bo pan poseł Czechyra jest z Platformy, pan prezydent jest z PiSu. Ja jestem z prawicy Rzeczypospolitej, a szkołę trzeba w Radomiu zbudować. Oczywiście ponad... podziałami pani. I bardzo się cieszę, może jeśli pan pozwoli, dokończę. Bardzo się cieszę, że udało się przekonać kolegów, którzy byli wówczas i są nadal w tej koalicji rządzącej, że uznali, że ten temat jest dla nich również na tyle ważny, że warto to kontynuować. Bo niejednokrotnie politycy działają w ten sposób. A co tam robił ktoś tam, to co ja będę teraz się tym zajmował? Szukają czegoś nowego. A przecież dobre rzeczy warto realizować i warto kontynuować. Tak samo inicjatywa właśnie. My usiłujemy inicjować, wie pan, działania, niezależnie od tego, kto je później, w naszym przekonaniu, dobre działania, niezależnie od tego, kto je później w jaki sposób pociągnie, kto je będzie realizował. Później stwierdziliśmy, że ta nazwa, że bardziej adekwatną nazwą, biorąc pod uwagę nasze działania, mówiąc o 15-leciu jeszcze inicjatywy, jest po prostu środowisko inicjatywa. Zajęliśmy się działalnością charytatywną, taką bardzo konkretną pomocą. Organizowaliśmy różnego typu konferencje, wystawy, między innymi wystawy dotyczące naszego wejścia do Unii Europejskiej. To była taka duża wystawa Myśląc Europa z ponad 80 fotogramami z pielgrzymek Ojca Świętego po Europie, pana Arturo Marii. Tak jak Ojciec Święty przygotowywał nas do wejścia do Unii Europejskiej. Później była kolejna wystawa Jan Paweł II, Droga do Świętości, gdzie między innymi to było zorganizowane z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego i wystawa była w muzeum przez środowisko Inicjatywa.
i przez Wyższe Seminarium Duchowne, które też miało tych pewne... Wydarzeń było bardzo dużo. My od kilkunastu lat organizujemy Białe Niedziele. Niektórzy myśleli, że my to tak pod te wybory Białe Niedziele organizujemy. My w ogóle je organizujemy właściwie od samego początku, niezależnie czy są wybory, czy jest przerwa iluś tam letnia, bo mamy świadomość, że są miejscowości, gdzie dostęp do specjalistów jest po prostu bardzo utrudniony, bo na przykład jest bardzo dużo starszych ludzi, nie ma ich kto dowieźć, przepraszam, nie ma kto wyciągnąć numerka do specjalisty, bo czeka się bardzo długo. My, tak jak zliczyliśmy, byliśmy w kilkudziesięciu miejscowościach, w niektórych byliśmy wielokrotnie, wykonaliśmy tysiące już konsultacji, porad lekarskich, wykonaliśmy tysiące badań typu spirometria, EKG, pomiar glukozy we krwi. Pomoc ludziom także, tak? Tak, oczywiście. To jest ta taka zdrowotna działka, że tak powiem, ale jest jeszcze działka sportowa, właściwie taka sportowa. Od kilku lat, kilka lat wstecz, zaczęliśmy organizować w Rynie radomskie regaty żeglarskie. Później stwierdziliśmy, że to jest za daleko. Ktoś już inny tam przejął pałeczkę i po prostu jakoś tam to organizuje, a my tutaj zostaliśmy zaproszeni dwa lata temu przez Akcję Katolicką do udziału w regatach najpierw, takich diecezjalnych, radomskich, ponieważ w inicjatywie jest dużo żeglarzy, no to oczywiście znalazły się załogi również z inicjatywy, a w ubiegłym roku już byliśmy współorganizatorem. Pani dyrektor, dużo tych inicjatyw. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo w zasadzie także o tym powinniśmy dwa słowa powiedzieć. Przejeżdżam codziennie obok nowej siedziby Sanepidu. Z zewnątrz wydaje się, że tam się nic nie dzieje, ale dzieje się. Panie redaktorze, i dobrze się wydawało, bo nie mogło się dziać. Wczoraj było otwarcie ofert. Było termin składania ofert właśnie w dniu wczorajszym, było otwarcie ofert, no i komisja pracuje. Czyli, zobaczymy, za parę dni będziemy wiedzieć, która firma wygrała i będzie kontynuować wszystkie te prace w środku budynku. Jesteśmy w szkole muzycznej, dzwonek słychać. Czas w takim razie na zakończenie tego programu. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, pani Lucyna Wiśniewska, była gościem programu. Widać, że z polityką cały czas mówi, że nie, ale obserwuje na pewno. Obserwuję na pewno. Szanowni Państwo, ja dziękuję teraz za to spotkanie, a Państwa już teraz zapraszam na przyszłotygodniowy program. Wówczas będziemy na Uniwersytecie, w auli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego i tam odbędzie się debata kandydatów do Europarlamentu, radomskich kandydatów zgłoszonych na mazowieckich listach. Także już teraz zapraszam. To oczywiście w ramach programu Kontrast. Debatę tę współorganizuje, organizatorem głównym jest Telewizja Zebra. Współorganizujemy ją razem z Radiem Rekord oraz redakcją Echa Dnia. Debata dla studentów na antenie Telewizji Zebra oczywiście we wtorek po południu. Już teraz zapraszam. Dziękuję serdecznie Dziękuję za bardzo. Tę rozmowę. Kłaniam się. Do zobaczenia.